Czytanie z księgi Proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo. I drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecie nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida, i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość pana zastępów tego dokona.